Tym razem swoją twórczość szerszej publiczności mogły zaprezentować podczas wernisażu dwie mieszkanki Lubina. Dwie wspaniałe lubinianki. Pani Martyna Opałacz, która jest ceramiczką, możemy zobaczyć jej rzeźby abstrakcyjne, ale też ceramikę użytkową. I druga artystka, malarka, pani Monika Małachowska, która właśnie obraca się w sferze kobiecej. Możemy zobaczyć portrety, a także surrealistyczne obrazy, gdzie też występuje kobieta. Inspiracją do malowania obrazów jest moje życie, moje emocje, które przeżywam, rzeczy, które spotykają mnie po prostu w moim życiu. Poszukiwania dotyczą głównie wewnętrznych poszukiwań. Ostatnio staram się szukać, co może pomóc mi w pozbyciu się demonów w mojej głowie, które mnie ograniczają, nie pozwalają na rozwój. Na wernisażu pojawiły się prawdziwe tłumy. To pierwsza wystawa, która pojawiła się w nowym roku w Centrum Działań Twórczych w Lubinie. Jak zwykle nie zabrakło koncertu na żywo. Piątkowe spotkanie swoją grą na saksofonie umilił Chris Janiszewski. Bardzo ciekawa rzecz. Widać, że Lubinianie potrzebowali takiego miejsca i cieszę się, że Centrum Działań Twórczych tętni tym życiem właśnie artystycznym i wiele takich osób, które zajmują się sztuką, mają szansę się zaprezentować właśnie publiczności powiatu lubińskiego. Do Centrum Działań Twórczych przyciąga mnie wiele rzeczy, natomiast stałam się, mogę powiedzieć, fanką wszystkich wernisaży, które są tutaj organizowane z taką systematyczną częstotliwością. Natomiast dzisiaj jest wyjątkowe, moim zdaniem, wydarzenie, ponieważ autorkami prac są nasze lubinianki. Zainspirowała mnie nazwa tej wystawy Poszukiwana. W życiu zawsze coś szukamy, inspiracji, zachwytu nad czymś i zobaczyłam kilka obrazów kobiet. Bardzo mi się to spodobało i stwierdziłam, że dzisiaj przyjdę na ten wernisaż i może jakieś coś w tych obrazach pięknych wyszukam dla siebie. Wystawę prac lubinianek można oglądać do 29 lutego.